Jak Bogusz na Marekę robił zbliżenia? To mnie nie wali. Noga kurwa, ale chuj. To jest taki gimnazjalny wiet, o kurwa. Jak dlatego też robimy zbliżenie, robimy. Ale go spadł. Jak to kurwa trzeci, a to już za co? Czekaj, czuję dobrą cieszynkę. Aj nie. Ej, bo chyba aktualizacja Messengera, bo to się na 10 nie wyświetla. Ujebany, jak porobił! To jest kurwa najlepszy. Yeah.
gdzie super Cieszynka? A gdzie Cieszynka? Nie ma kupy. Ale kilka takich chłopskich. Za trzy! Dwa lata! Masz złoty! Radek! Gdzie to twoje kibicowanie, Radek? Gdzie to twoje kibicowanie? Weź ten telefon. O, trzeba zrobić zbliżenie, bo osobiste. Ale na żądanie. Weź na buty tylko. O, czekaj, bo ten Kelvin, będzie widać Kelvina. O, jest Kelvin. Ej, Patryk, usuwacie audio z tego? Usuwacie audio z tego? Usuń, proszę cię, będzie słychać. Obraduję wszystkich, ale... Jak kurwa, jak on to rzuci? Jak on to kurwa rzuci? Która jest? Nie wiem. No kurwa, zegarka nie muszę obsłużyć? To jest w ogóle twój telefon? No. A to ci się tu rozjebał na kantach. Bo mi się ten, kupiłem sobie taką folię. Kupiłem szkło i kupiłem folię, bo nie wiem, gdzie tu jakaś szkło. Kupiłem ta folia, bo taka chujowa i się odbiłem, sobie teraz szkło kupić. Chyba i zdjąłem to szkło i potem dwa dni później się wyjebał. Tak, wiesz. Luźno. Hej! Ja bym pograł! Ja bym pograł. Do, Marcel, dobra zmiana. O, czekaj, bo Kuba to jest największa gwiazda, trzeba robić zbliżenia. Po każdym ich meczu jest zawsze... Warto podkreślić duży udział Jakuba jakiegoś tam. A właśnie, bo to audio będzie słuchać. Jezus Maria, trzeba przyjrzeć sobie. Na uwagę zasługuje gra Jakuba Zajączkowskiego. I tak zawsze. A rzuć sobie, no! Ho, ho. Ale Kelvin ją zgasił. Ty, w ogóle... Oj, my z nimi gramy, to może nie być takie łatwe. Nie wygramy, ludzie. Nie wiem. Oni pewnie są trochę agresywni. Ale u nas też jesteśmy dosyć. Agresywnie? No nie ma bardziej agresywnej drużyny niż my. Aktualnie się. Ale oni nie, oni strasznie często grają. No a my to niby często. Jak ja Kubę z bara wywalałem tutaj. Ja miałem ze dwa, to takie chamskie. I bo, no i oczywiście nasza gwiazda, El Capitano Bartek Boguski. On ma najwięcej fauli. Ale są dwie osoby, no co on robi? Nie, no w sumie, no tak, no czy faulujemy lek. Każdy po jednym, no to już jest dużo. Tylko Kelvin jakoś tak się siebra. Będziesz cofał. My też jakoś ruszamy dużo z dystansem, w ogóle nie podchodzimy. Podobnie. Ale nie, no jakieś miejsce to trzeba rzucać, bo oni tego nie robią, nic przegrywają. Co powiedział? Oni już o 20 punktów? No nieźle. My z Niemicką przegraliśmy 5-7.
Ale z dobrym zeznaczem to wróćmy, więc to się nie... Tylko z osobistych chciałem. Bo oni bardziej w polu grali, wróćmy. Tak dalej, to słyszałeś? Wróćcie do wydawki rymową. Ty jest jaki chamski. Trochę. Ojo, jak się przytulił. No tak przytulić się to nawet w pizze, że nie możesz. Nie no, oni grają w sumie lepiej niż jak grali z nami. Trzeba im przyznać. Ten Paweł, Paweł dużo robi. Nie, bo my te... Znaczy my jesteśmy, wiem, trudni. Prawda, masywną, szybką, efektywną. Nie no, bo... No, Bartek Bogucki. Bartek Bogucki, nie przejdziesz. Ale no jak chcesz, że jesteś koszykarzem. Ja chyba jutro nie będę grał, bo ktoś od nas musi nie grać, a mi jakoś noga trochę boli, więc nie wiem. Ale w sumie nie wiem. Jutro nie wiem, z kim my gramy. A w ogóle na drugiej długiej już to nie gra. Nie, bo tamten harmonogram, co jest, on jest nie ten. Podobno na grupie kapianów tam z Boguskim ustalaniem jakby się. Kto? No grał, on grał do chyba końca drugiej klasy liceum. Przekupiony sędzia. Nie no, pewnie były faul, ale w koszu to tam kurwa kogoś na kogoś się spojrzysz, już faulujesz go. To nie jest piłka nożna. No to jest nudne no. Filca, że chcesz, można się tu poprzypychać. A ja nie wiem, jaki on jest. Bo go chyba w round, nie, on go chyba się w rękę, bo się wydaje, że w rękę. Mogę ci dwóch wyglądać jak bracia. Czy to co, mają to same buty. Ej, to mogą być bracia. Ale pokażę, że to moje dzieci raczej. Ajajaj. Gdyby tylko urosnąć. Freire ma już więcej koszty niż ja, no. Brawo! Komentowali dla was, ja się ostusio.